Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj ponownie konfiguracja, której jeszcze tutaj nie mieliśmy. Nowa Kia Sportage, wersja wyposażenie L w kolorze Splash Lemon. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage, 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z manualną skrzynią biegów. Wersja wyposażenia L, czyli druga wersja w cenniku. I nowy kolor, Splash Lemon. Tego auta jeszcze w takiej konfiguracji tutaj nie mieliśmy, co powiecie? Na pewno w tłumie samochodów szarych na parkingu nie zniknie, będzie go widać. I chyba o to chodzi. Cena samochodu cennikowa 137 800 zł, 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z manualem, felgi 17 cali, felgi aluminiowe, przyciemniane szyby, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, reflektory full LED, czujniki parkowania przód, tył, kamera oczywiście. Tak wygląda grill wersji L. Reflektor full LED, światła do jazdy dziennej. System hamowania autonomicznego w oparciu o kamerę, asystent pasa ruchu dwupoziomowy z asystentem podążania środkiem pasa ruchu, relingi, płetwa na dachu. Zajrzyjmy do środka. Skóra, pewnie eko, ale skóra. Tu akurat twardo, tu jest miękko, to najważniejsze. Pełna elektryka, składanie lusterek. Wielofunkcyjna kierownica. Asystent pasa ruchu poziom drugi. Zegary pod jedną taflą szkła. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Dwufunkcyjny panel. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Internet na 7 lat z góry opłacony. Manualna skrzynia biegów, sześciobiegowa. Podłokietnik ze schowkiem, podłokietnik jest przesuwany. W pełni materiałowa tapicerka. Tak wygląda z bliska. Manualna regulacja wysokości fotela. Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędziowego. Duży zakres tej regulacji. Myślę, że każdy powinien tu wygodnie usiąść. Lusterko fotochromatyczne. I system eCall. Czyli system zdalnego wezwania pomocy w razie wypadku. Automatycznego wezwania pomocy, nie zdalnego. Miękko. Skrajne siedziska podgrzewane. Elektryczna szyba. Regulacja kąta nachylenia oparcia. Kanapa dzielona 40-20-40 z podłokietnikiem, z dwoma uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Raz. USB-C 2. Zaczep na marynarkę, te moje ulubione zagłówki. I kolor Splash Lemon. Tak wygląda felga z bliska. Kamera. O, koła, opony. I proszę bardzo, mieszczą się do bagażnika. Myślę, że nawet moglibyśmy opuścić trochę oparcie, żeby je docisnąć. Za chwilę to zrobię. A ten pas oczywiście można tutaj... Pan Grzegorz tu koło mnie stoi. Przegapiliście jeden pas tutaj, proszę bardzo. Pokazałem koledze, jak to zrobić, więc mam nadzieję, że teraz już będzie zrobione. Kiwa głową, że na pewno. Ładne. Znaczy plastikowe nakładki, a najważniejsze jest to, że chroni próg. Dużo miejsca dla pasażerów. Możemy w sumie docisnąć oparcie. O, zdecydowanie lepiej. Jeszcze trochę jest, za chwilę to poprawię. I fotel pasażera. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową. Jeśli dziecko jeździłoby na przednim fotelu tyłem do kierunku jazdy, tą poduchę trzeba wyłączyć. Schowek, nawiew. Tak wyglądają zegary w wersji L. One nie są idealnie zakrzywione. Jest takie tutaj delikatne załamanie, ale są pod jedną taflą szkła. I tapicerka fotela pasażera. Fotel pasażera jest również podgrzewany.
Kluczyk w wersji L wygląda tak. Jest to tradycyjny scyzoryk. Dwa kluczyki są równorzędne. Nowa Kia Sportage w kolorze Splash Lemon. Cena cennikowa 137 800 zł brutto. Jeśli ktoś byłby zainteresowany taką bądź zbliżoną konfiguracją, myślę, że coś byśmy znaleźli może nawet od ręki. Pokażmy zegary tymczasem. Komputer pokładowy, kolorowy, fajnie. Ciśnienie w oponach. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwufunkcyjny panel. Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera. Tryby jazdy, to się nam zmienia trochę grafika i pewnie tryb jazdy. Auto hold. Pamiętajcie, zostawiony auto hold włączony powoduje, że zawsze będzie nam się zaciągał hamulec ręczny po wyłączeniu samochodu. W Sportage'u ten auto hold system zapamiętuje go. Lusterko fotochromatyczne i system e-call. Tu jest drugi poziom asystenta pasa ruchu. Pojawiła nam się tam kierownica. Kia Connect aktywny, ważny do 7 listopada 2029. I panel. Ustawienia, trochę ustawień pojazdu, trochę ustawień systemów bezpieczeństwa, asystent wspomagania kierowcy, bezpieczeństwo z przodu pojazdu, ograniczenie prędkości, bezpieczeństwo na pasie ruchu, zestaw wskaźników, częstotliwość przeglądów, to też ważne, aktywny przegląd serwisowy, przeglądy robimy do 15 tysięcy km. Ja z reguły moim klientom ustawiam 14-14,5 tysiąca, zwłaszcza w tym okresie zimowym, czyli sezon na wymianę opon i 11 miesięcy, więc on będzie szybciej przypominał, będzie dawał znać, że ten przegląd się zbliża, żebyśmy mieli czas na to, żeby się na tą wizytę umówić. Cena cennikowa 137 800 zł brutto. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Pożegnanie. Jeszcze jedna rundka z zewnątrz. Nowa Kia Sportage, wersja wyposażenia L w kolorze Splash Lemon. Jak Wam się podoba? Światła wyglądają zacnie. To jest oczywiście lakier metalik. Reflektory full LED, światło do jazdy dziennej. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.